Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Seroński i prowadzę obecnie cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W tym cyklu dotykam tematu warowni demonicznych. Każdy odcinek jest poświęcony innej warowni demonicznej. Dzisiaj mamy 17 odcinek i chcę dzisiaj mówić na temat warowni lęków. Dlaczego lęków, a nie lęku? Ponieważ tak naprawdę w warowni lęków jest tyle, co lęków. I nie ma na to jakiejś metody, aby to ugryźć pod tytułem jaka dokładnie jest to warownia, jeżeli chodzi o warownię lękową. Zacznę od listu do Hebrajczyków 2:15. Jest napisane tak. Tutaj jest mowa o tym, po co przyszedł Jezus. Jest napisane, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Widzimy zatem, że lęk, jakikolwiek lęk, on trzyma człowieka w niewoli. A więc ludzie będący pod wpływem warowni lęków są ludźmi zniewolonymi w takim stopniu, że nie mogą normalnie żyć. Przeczytam jeszcze drugi werset z Apokalipsy, z objawienia świętego Jana, z 21 rozdziału, 8 werset. Udziałem zaś bojaźliwych będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Widzimy tutaj bardzo ważną rzecz. Otóż lęki potrafią doprowadzić nawet do tego, że ludzie nie oddadzą życia Jezusowi. I przez to pójdą do piekła. Wielu ludzi nie oddaje życia Jezusowi ze strachu. Po prostu się boi. Boją się różnych rzeczy. A naprawdę diabeł jest fachowcem od tego, żeby wzbudzać w ludziach lęk. Co to jest lęk przecież? Lęk to jest stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub wewnątrz człowieka niebezpieczeństwa. Objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowanie lub odczucie zagrożenia. To jest lęk. A więc wszystko, co dotyczy lęku, jest związane z tym, że człowiek sobie uroił jakąś przestrzeń, w której to ten człowiek staje się jakąś ofiarą jakiegoś zjawiska. Objawy działań warowni lęku, kochani, mogą wahać się od łagodnego uczucia lęku i niepokoju, aż po ataki paniki na pełną skalę. Zazwyczaj im bliżej rzeczy lub sytuacji, w której znajduje się człowiek będący pod wpływem warowni lęku, tym większa jest aktywność warowni. Czyli im bliżej człowiek taki znajduje się sytuacji lub jakiegoś zjawiska, tym atak warowni jest większy. Warownia aktywuje się również wtedy, jeżeli ewentualna ucieczka przed wywołującą objawy rzeczą lub sytuacją jest utrudniona. Rodzaje lęków i skutki są bardzo, bardzo, bardzo różne. O rodzajach lęków ja nie będę tutaj dzisiaj mówił, bo jest ich setki. Od
lęku przed małymi przestrzeniami, lęku przed zwierzętami, lęku przed śmiercią, lęku przed czymkolwiek. Po bardzo silne lęki związane z innymi ludźmi, związane z całymi społeczeństwami. Skutki lęków są straszne. Mają bardzo duży wpływ na całokształt funkcjonowania psychiki i fizyczność. Ogromna ilość chorób ma swoje podłoże w lęku. Zarówno chorób psychicznych, jak chorób fizycznych. Dlatego nie będziemy o tych rzeczach mówić. Będziemy natomiast mówić o tym, w jaki sposób zdiagnozować warownię lęku. Jakie są fizyczne objawy działania warowni lęku? Po pierwsze, to jest trudność w oddychaniu. Po drugie, przyspieszone bicie serca. Po trzecie, ból lub napięcie w klatce piersiowej. Po czwarte, drżenie rąk lub drgawki całego ciała. Po piąte, zawroty głowy. Po szóste, ugniatanie w żołądku. Po siódme, uderzenie zimna lub gorąca. Po ósme, cierpnięcie różnych części ciała lub odczuwanie mrowienia w różnych częściach ciała. Po dziewiąte, pocenie się. I tutaj, jak to zazwyczaj mówię, jeżeli występuje ponad połowa, systematycznie występuje ponad połowa tych objawów, mamy do czynienia z działaniem warowni lęku. Jakie są objawy psychiczne? Po pierwsze, to uczucie niepokoju lub przytłaczającej paniki. Po drugie, intensywne uczucie potrzeby ucieczki. Po trzecie, uczucie tracenia kontroli nad sobą, nad swoim funkcjonowaniem. Po czwarte, uczucie zbliżania się do granicy szaleństwa. Po piąte, uczucie, jakby miał człowiek za chwileczkę zemdleć. Po szóste, uczucie bezsilności wobec manifestującego się lęku. Czyli brak kontroli nad lękiem, mimo świadomości bez sensu tego odczucia. I tutaj również, jeżeli występuje ponad połowa, systematycznie występuje ponad połowa tych symptomów, mamy do czynienia z warownią lęku. Kiedy powinniśmy uznać istnienie warowni? Po pierwsze, gdy w związku z jakąś rzeczą, miejscem, człowiekiem lub sytuacją cyklicznie odczuwasz lęk, niepokój lub panikę. Podkreślam, cyklicznie. To nie jest kwestia, że się ktoś czegoś przestraszy. To jest kwestia, że zawsze w związku z jakimś człowiekiem, rzeczą, miejscem lub sytuacją człowiek odczuwa niepokój, lęk czy jakąś formę paniki. Po drugie, gdy zaczynasz rozpoznawać, że lęki, których doświadczasz, są silne i nieuzasadnione. Po trzecie, kiedy cyklicznie unikasz pewnych miejsc, rzeczy, ludzi i sytuacji z powodu lęków z nimi związanych. Po czwarte, gdy twoje unikanie zakłóca normalny tryb życia lub powoduje cierpienie. Po to, że ktoś raz uniknie czegoś, powiedzmy, nie przejdzie w miejscu, gdzie zazwyczaj jakiś tam biega sobie pies po osiedlu i człowiek nie przejdzie raz czy drugi tą drogą, no to jeszcze nie oznacza, że tam jest warownia. Ale jeżeli zaczyna się cały czas omijać tą drogę, z
uwagi na to, że ten pies tam może być. Mamy warownię. Pomimo, przyjaciele, rozciągłości działań warowni lęku, nie jest ona aż tak straszna, jakby się wydawało. To jest ogromna przestrzeń i ona swoim ogromem jest w stanie przytłoczyć. Ale to nie jest takie straszne. Trzeba tylko odpowiednio ją podważyć. Jak każdą warownię, trzeba odpowiednio podważyć. Pamiętajcie, diabeł jest pokonany. Diabeł nie posiada władzy w naszym życiu. Tutaj chodzi tylko o to, aby odpowiedni sposób zadziałać, w cudzysłowie nacisnąć odpowiedni przycisk. To podważenie, oprócz wszystkich działań uwolnionych, uwolnieniowych, opisanych przeze mnie w 4. odcinku Demonów Burzących, nazywa się konfrontacją ze źródłem lęku, czyli oprócz wszystkiego tego, co tam w 4. odcinku wy sobie znajdziecie na temat zburzenia warowni, to jeżeli chodzi o warownię lęku, to musimy tutaj dodać konfrontację ze źródłem lęku. Czyli popularnie mówiąc odwagę, bo odwaga ona, jak to nieraz powtarzam, nie jest brakiem lęku. Tylko jest, odwaga to jest działanie, zaznaczam działanie. To nie jest jakaś teoretyczna rzecz, tylko odwaga jest działaniem wbrew lękowi. Lęk jest, jest odczuwalny i teraz odwaga polega na tym, że my konfrontujemy się ze źródłem tego lęku twarzą w twarz. Lęki będą ustępować, gdy do wcześniejszych wytycznych uwolnieniowych dodamy systematyczne i świadome dotykanie źródła lęku w swoich myślach i zachowaniach. Ja dam prosty przykład. Boisz się ciemności. Zawsze śpisz przy zapalonym świetle. Choćby była to malutka lampka, ale musi być zapalona, bo się boisz. Uważasz, że to niczemu nie szkodzi. Ale to jest jakiś lęk. Czyli jakaś demoniczna siła wpływa na ciebie i kontroluje twoje życie. Nie masz pojęcia, gdzie to może dalej sięgać. A więc co robisz? Nie tylko gromisz, związujesz, nakazujesz, ustanawiasz, wyznajesz, zmieniasz toki myślowe, ale gasisz lampkę. I wtedy, kiedy jest ciemno, zaczynasz ustanawiać, związywać, nakazywać. Rozumiesz, o czym mówię? Wtedy, kiedy jest ciemno. Nie wtedy, kiedy się pali lampka. Rozumiesz, o czym mówię? Żeby rozwalać warownię lęków, systematycznie konfrontujemy się z lękiem. Świadomie i w sposób zaplanowany. Jakie są główne demony związane z warownią lęku? Po pierwsze, to ogromny zespół demoniczny pod tytułem lęk. Po drugie, poniżenie. Po trzecie, zespół demoniczny niedowiarstwa. Tutaj niedowiarstwo jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o zasiedlanie warowni lęku. Następnie depresja, czyli duch ściśnienia. Następnie kłamstwo. Następnie nieposłuszeństwo. Następnie tortury. Następnie ból. Następnie demony chorób psychicznych. Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy poważnie do tego podeszli. Żebyśmy nie dzielili lęków na małe i duże. Ale żebyśmy zbadali funkcjonowanie lęków w
przez pryzmat tego, o czym dzisiaj nauczałem. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Tobie, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja w imieniu Jezusa teraz przeklinam każdą demoniczną warownię lęku wśród ludzi, którzy to oglądają. Ojcze, ja podważam każdy lęk. Ojcze, ja w imieniu Jezusa związuję demoniczne siły zasiedlające warownię lęku. Ojcze, ja w imieniu Jezusa zgadzam się z ludźmi, którzy przyjmują z wiarą to, co mówię. Że każdy lęk w ich życiu jest nielegalny. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wspomagasz teraz tych ludzi. Niech Twój Święty Duch przenika ich i wprowadza w miejsce, w którym za pomocą Twojej mocy podważą i rozbiją warownię lęku w swoim życiu. W imieniu Jezusa. Amen.